Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Trwa walka wyborcza o pozyskanie jak największego elektoratu. Prezydent Andrzej Duda kieruje propozycje do osób młodych. Rafał Trzaskowski próbuje nakłonić do głosu środowiska narodowe. Trwa kampania wyborcza. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział kartę wolności w sieci, zakładającą doprowadzenie światłowodu do każdego domu i sprzeciw wobec podatku od smartfonów. Prezydent nie zgadza się z przyjętą przez Parlament Europejski dyrektywą o prawie autorskim, zwaną Akta 2. Nigdy nie pozwolę na to, aby ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie, albo ktokolwiek przesiewał te wypowiedzi według nieustalonych kryteriów. To konsekwentny krok skierowany do osób młodych, mówi socjolog Mariusz Sieraczkiewicz. Przypomnijmy, że jak były pierwsze akta, które Platforma bardzo popierała, zresztą Tusk bardzo mocno to popierał, no to już wtedy politycy PiS byli przeciwni. Kandydat Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zdobył już poparcie Szymona Hołowni. Teraz próbuje przypodobać się Konfederacji i środowiskom narodowym. Ja pójdę na Marsz Niepodległości w momencie, kiedy będzie absolutna gwarancja, że będzie to marsz, który nie będzie wykorzystywany politycznie. Na te słowa odpowiedział prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Od początku powtarzam, że Marsz Niepodległości jest wydarzeniem dla wszystkich patriotów. Jak już pan Trzaskowski będzie stawiał Polskę na pierwszym miejscu, a nie Niemcy, to serdecznie zapraszam. Według sondażu Ibris tylko 27% wyborców Krzysztofa Bosaka zamierza poprzeć Rafała Trzaskowskiego. 67% zagłosuje na Andrzeja Dudę. Stanowiska Konfederacji nie ma. Nasze oświadczenie Rady Liderów Konfederacji, że nie udzielamy poparcia, nie przekazujemy głosów. Oczko do Konfederacji puszcza prezydent Poznania z Platformy Obywatelskiej Jacek Jaśkowiak. To nie jest tak, że wszyscy wyborcy Konfederacji są faszystami i są z automatu agresywni wobec osób LGBT. To jest szuflada, do której ich wsadzono. Tymczasem jest wśród nich wielu mikroprzedsiębiorców szukających w polityce kogoś, kto będzie lepiej reprezentował ich interesy. To rząd PO-PSL brutalnie tłumił Marsze Niepodległości. W 2013 roku po podpaleniu budki przy ambasadzie Rosji marsz rozwiązała prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Z taśm nagranych w restauracji Sowa i Przyjaciele wynika, że to ówczesny minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz zlecił podpalenie. Mówił o tym były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik. Porozumienie narodowców z Platformą będzie porzuceniem wartości. Raczej nie powinni zagłosować na kogoś, kto doprowadza czy pozwala na parady, na których jest, nie wiem, bezczeszczony wizerunek Matki Boskiej, bezczeszczona msza święta. W kampanii prezydenckiej Platforma wykorzystuje decyzję prezydenta o ułaskawieniu pedofila. Żądamy ujawnienia szczegółów, mówi poseł Platformy Arkadiusz Myrcha. Dzisiaj Polacy zasługują, żeby ta sprawa ujrzała światło dzienne, żebyśmy my wszyscy mieli prawo do informacji, czym kierował się pan prezydent. Roztrząsaniem prywatnych spraw rodziny oburzony jest prezydent Andrzej Duda. Decyzja podparta była stanowiskiem wielu instytucji. Pozytywną opinię o wniosku rodziny wydały sądy. Mamy do czynienia przede wszystkim, jeszcze raz powtarzam, z osobą dorosłą, która sama o to wnioskowała. Mamy do czynienia z badaniem zarówno psychologicznym, jak i badaniem sądowym, które zostało przeprowadzone. Mamy do czynienia z opinią kuratora, która została tutaj wystosowana. Ułaskawienie poparł również prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Mężczyzna odbył całą karę, a decyzja prezydenta dotyczy uchylenia zakazu zbliżania się. W związku z tym, że ojciec tej kobiety, mąż, wyszedł z choroby alkoholowej, zresocjalizował się, wybaczyły mu, pracował ciężko i utrzymywał teraz tą rodzinę. Decyzją prezydenta skrytykował dziennik Fakt, opisując sprawę molestowania. Publikacją gazety z niemieckim kapitałem oburzeni są przedstawiciele polskich mediów oraz politycy Zjednoczonej Prawicy. O interwencję do ambasadora Niemiec zaapelował rzecznik sztabu prezydenta Adam Bielan. Żeby podjął w tej sprawie interwencję, ponieważ nie życzymy sobie tego rodzaju zagranicznych interwencji w proces wyborczy. Potrzebna jest repolonizacja mediów, zauważa socjolog dr Mirosław Boruta-Krakowski. Niszczą polski interes narodowy, szerząc nienawiść do innych niejako w naszym imieniu. Chociaż nie my piszemy te teksty, ale my je czytamy. Na przekonanie do siebie wyborców kandydaci mają jeszcze 7 dni. Unijny budżet oraz współpraca Europy Środkowej po pandemii koronawirusa. To główne tematy szczytu V4 w Warszawie.
Podczas spotkania Polska przejęła z rąk Czech roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Powrót na właściwe tory to hasło polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. To przede wszystkim powrót na ścieżkę rozwoju, powrót do kontaktów międzyludzkich, do współpracy gospodarczej, powrót do tego wszystkiego, co na chwilę jedynie, mocno w to wierzę, wstrzymała pandemia koronawirusa. Mówił prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji szczytu V4 w Warszawie i przejęcia prezydencji z rąk Czechów. Grupa Wyszehradzka startuje z dobrej pozycji. Cieszę się, że wszystkie nasze kraje dobrze sobie poradziły w sytuacji pandemii w kwestiach zdrowotnych, a najnowsze dane Eurostatu mówiące o tym, że w naszych krajach jest najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej, pokazują, że dajemy też radę gospodarczo. Stało się tak dzięki odpowiedniej i odpowiedzialnej reakcji naszych rządów. Teraz Polska, Węgry, Czechy i Słowacja chcą przełożyć swoje sprawne działania na funkcjonowanie całej wspólnoty. Chcemy też jednocześnie pomóc Unii Europejskiej w jej zmianach, w tym, co będzie się wiązało z przyszłością Unii Europejskiej niewątpliwie, a w najbliższym czasie oczywiście z negocjowanymi umowami międzynarodowymi i umowami dotyczącymi ram finansowych, wieloletnich ram budżetowych oraz funduszu nazywanego Next Generation, Funduszu Odbudowy Europy. Do Polski może trafić nawet 700 miliardów złotych, zaznaczyła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Grupa Wyszehradzka, którą tworzymy, z którą rozmawiamy, przede wszystkim po to, żeby tworzyć sojusze, żeby wspólnie negocjować te najlepsze dla nas rozwiązania. Mówimy przede wszystkim o elastyczności w wydatkowaniu funduszy. Mówimy o kwestiach związanych z możliwością finansowania infrastruktury gazowej. Więc kiedy mówimy większym wspólnym głosem, łatwiej przekonać Komisję Europejską do pewnych działań. Nadal nie wiadomo, czy unijny budżet będzie powiązany z praworządnością, wskazuje politolog Jakub Mizera. Pytanie, w jaki sposób będzie to oceniane? Czy będzie to oceniane w sposób sprawiedliwy? Wywieranie presji za pomocą środków finansowych może destabilizować jedność grupy V4, podkreślił politolog dr Aleksander Kozicki. Można powiedzieć, że istotna część zachodnioeuropejskiej klasy politycznej jest dotknięta kompleksem wyższości. No, trzeba się temu przeciwstawiać, a najlepszą formą takiego przeciwstawienia się jest wspólne działanie. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, przyszły unijny budżet musi uwzględniać fundamentalną przesłankę. Państwa, które są na etapie doganiania innych, które miały tą nieszczęśliwą sytuację po II wojnie światowej, że zostaliśmy zostawieni po złej stronie żelaznej kurtyny, nie mogą być dzisiaj karane za to, że jeszcze cały czas są z jednej strony przecież mniej zamożne od innych. Premierzy grupy V4 rozmawiali także na temat Bałkanów Zachodnich, sytuacji na Ukrainie i wspólnych inwestycji. Najpierw musimy zwalczać koronawirusa, następnie uruchomić gospodarkę, a potem musimy zająć się presją narastającej nielegalnej migracji. To jest plan na przyszły rok i nowy przewodniczący V4, premier Morawiecki, może liczyć na Węgry. Powiedział premier Węgier Viktor Orbán. Dalsze rozmowy między członkami V4 będą kontynuowane we wtorek w Wadowicach na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Do terminalu LNG w Świnoujściu dotarła jubileuszowa setna dostawa skroplonego gazu. Dzięki LNG Polska dywersyfikuje dostawy gazu i uniezależnia się energetycznie od Rosji. Setna dostawa skroplonego gazu do terminalu LNG w Świnoujściu to symboliczny dzień dla Polski, podkreślał prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Historyczna dostawa to dostawa, która zapewnia nie tylko dywersyfikację źródeł gazu dla naszego kraju, ale również, która zapewnia niezależność energetyczną naszego kraju. Gazoport w Świnoujściu będzie rozbudowywany, zapowiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. To, co dla nas jest najistotniejsze, to budowa kolejnego pirsu, kolejnego nabrzeża związanego z przyjmowaniem statków, ale i nie tylko, bo w tym momencie pojawi się nowa funkcjonalność gazoportu, a więc regazyfikacja, możliwość reeksportu, a już na pewno bunkrowania, czyli tankowania statku właśnie paliwem LNG, czyli paliwem najbardziej ekologicznym.
Terminal LNG w Świnoujściu zapewni bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa, mówił pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. W szczególności powinniśmy mieć satysfakcję z tego, że strategia polityki energetycznej, strategia dla bezpieczeństwa naszego kraju, bezpieczeństwa energetycznego obraca się w rzeczywistość. List na uroczystości przesłał prezydent Andrzej Duda. Wskazywał, że gazoport współtworzy ład gospodarczy regionu, wzmacniając potencjał i współpracę państw Unii Europejskiej. Elementem tego ładu jest inicjatywa Trójmorza. Ufam, że dzisiejsza uroczystość jest zapowiedzią państwa kolejnych udanych przedsięwzięć oraz nowych spektakularnych sukcesów gospodarczych Polski. Obecnie, jak mówi profesor Adam Szurlej, Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, gdzie istotną część dostaw gazu na rodzimy rynek realizowany jest przez wydobycie krajowe. W chwili obecnej jest to około 20% zapotrzebowania na gaz pokrywane jest poprzez wydobycie krajowe. Gazoport w Świnoujściu wraz z Baltic Pipe oraz zapowiedzianym przez prezydenta Andrzeja Dudę gazoportem w Gdańsku spełni oczekiwania energetyczne Polski. Daje nam nadmiar gazu w Polsce, tego, który możemy kupić i możemy go przekazywać dalej. Polska może stać się z wasala Gazpromu takim hubem gazowym Europy, gdzie my będziemy mogli gaz przesyłać dalej. Wyjaśnia doktor inżynier Aureliusz Mikłaszewski. Początkowo do Polski przypływały tankowce między innymi z Kataru. W tej chwili coraz więcej transportów mamy ze Stanów Zjednoczonych. W tym miesiącu, w lipcu, powinniśmy mieć dostawę z Nigerii, więc jak widać te dostawy będą do nas płynęły z różnych kierunków, ale nie ma co ukrywać. Najważniejsze dla nas to będą dostawy ze Stanów Zjednoczonych. Tam mamy podpisane w tej chwili 4 kontrakty długoterminowe z firmami amerykańskimi. Kontrakty przewidują, iż pełnej ilości LNG będziemy odbierać od 2024 roku. Prezydent Andrzej Duda proponuje projekt ustawy Rodzice decydują. Żadna organizacja pozarządowa nie będzie miała dostępu do dzieci bez zgody rodziców. To odpowiedź na akcję środowisk LGBT, które pod pozorem walki z dyskryminacją podejmowały próby seksualizacji dzieci w szkołach. W trakcie kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda podpisał kartę rodziny. Wśród jej postulatów była ochrona rodziny, w tym także ochrona konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Teraz prezydent zaproponował projekt ustawy, poprzez który chce zrealizować wcześniejsze deklaracje. Składam inicjatywę ustawodawczą, prezydencki projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe, który jednoznacznie przesądza, że działalność wszelkich organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, która miałaby być prowadzona na terenie szkoły, wymaga nie tylko zgody dyrekcji szkoły, wymaga nie tylko zgody rady szkoły, ale wymaga przede wszystkim zgody rodziców. Każda organizacja, która będzie chciała wejść do szkoły, musi dostarczyć rodzicom konspekty zajęć, tak by rodzice mieli pełną jasność, jakie treści będą przekazywane ich dzieciom. Będzie zobowiązana przedstawić rodzicom pełną informację o tym, co zamierza dzieciom przekazywać, w jakiej formule, czego będą dotyczyły te treści i kto będzie tego przekazania dokonywał, czyli z kim dzieci będą miały spotkanie, jakie są jego kwalifikacje, czym się do tej pory zajmował. Inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy jest odpowiedzią na postulaty rodziców. To bardzo długo oczekiwana inicjatywa. Gdańska radna Joanna Cabaj podkreśla, że istnieje także potrzeba powołania specjalnego zespołu przy ministrze edukacji narodowej lub kancelarii prezydenta, który oceniałby takie programy. Oceniałby od strony nie tylko edukacyjnej, nie tylko merytorycznej, ale również i od strony psychorozwojowej, czy dany przedmiot, czy dane program nadaje się dla dzieci w tym wieku i jakie treści on zawiera, no i też oczywiście od strony moralnej. Bo jak pokazują przykłady nagłaśnione przez stowarzyszenia rodziców, organizacje LGBT wkraczają do szkół i pod pozorem zajęć antydyskryminacyjnych seksualizują dzieci. Tak jest między innymi w Gdańsku. Na takie działania zgodził się też kontrkandydat Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski, kiedy podpisał kartę LGBT. Miasto będzie walczyć z brakiem tolerancji i dyskryminacji. W
W karcie znalazły się zapisy o edukacji seksualnej w myśl wytycznych WHO, co w praktyce oznaczało demoralizację. Organizacje LGBT próbowały narzucać swoje poglądy także wtedy, gdy proponowały akcję Tęczowy Piątek. Platforma twierdzi jednak, że problem ideologizowania dzieci w szkołach nie istnieje. To jest właśnie przykład obietnic prezydenta Andrzeja Dudy, które kompletnie są oderwane od rzeczywistości dzisiaj w Polsce. Propozycja prezydenta to jedno z dwóch narzędzi, które ma chronić konstytucyjne prawa rodziców. Do Sejmu trafił projekt ustawy o edukacji domowej przygotowany przez polityków PiS-u. Przeciwko ideologii LGBT protestuje też część samorządów, wśród nich gmina Lipniki, która przyjęła uchwałę Gmina Lipniki wolna od ideologii LGBT. Dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że samorządowcy mieli do tego prawo. Skargę do sądu na gminę Lipniki i 9 innych jednostek samorządu, które zadeklarowały swój sprzeciw wobec ideologii LGBT, złożył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Krajowe Biuro Wyborcze zawiadomiło prokuraturę w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących braku konieczności udziału w drugiej turze osób, które zagłosowały na urzędującego prezydenta w pierwszej turze. Od kilku dni za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz SMS-ów rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje, że osoby, które oddały głos na zwycięzcę pierwszej tury wyborów, nie muszą ponownie głosować w drugiej turze. W żaden sposób nie można przenosić głosów z jednej tury do drugiej. Głosowanie w drugiej turze wyborów jest zupełnie niezależne od głosowania w pierwszej i uprawnionymi do udziału w głosowaniu w drugiej turze wyborów są wszyscy wyborcy, którzy mają czynne prawo wyborcze. Przypomina Krzysztof Lorenz z Krajowego Biura Wyborczego, które zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na podszywaniu się pod organy wyborcze. Nieprawdziwe informacje były uwiarygodniane sfałszowanymi komunikatami Krajowego Biura Wyborczego oraz Państwowej Komisji Wyborczej. Tu sprawa należy do oceny organów ścigania i sądów, nie Państwowej Komisji Wyborczej, dlatego Państwowa Komisja Wyborcza w swoim stanowisku określiła tylko takie działania jako naganne i szkodliwe. Natomiast ocenę karnoprawną pozostawia się oczywiście tym organom, które są do tego powołane, prokuratorowi i sądowi. Kłamliwe informacje wprowadzające w błąd wyborców były rozpowszechniane m.in. przez osoby powiązane z Platformą Obywatelską, wskazuje rzecznik rządu Piotr Müller. Na drugą turę trzeba iść tak samo jak na pierwszą, bo jak nie pójdziemy, to ten głos po prostu nie będzie oddany i ten konkurent po prostu ma większe szanse z tego tytułu. I domyślam się, że część osób związanych z Platformą Obywatelską właśnie w błąd chce wprowadzić część osób, podobnie jak straszą pójściem w ogóle do wyborów. Ministerstwo Zdrowia nie odnotowało żadnych przypadków zarażeń koronawirusem po pierwszej turze wyborów. Resort wprowadził przed drugą turą ułatwienia dla osób starszych, niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i rodziców z małymi dziećmi. Wszystkie te osoby będą mogły głosować poza kolejnością. Kończymy główne wydanie informacji dnia. Na teraz dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Marta Klimczak, witam i zapraszam na prognozę pogody. Nad obszarem kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 22 stopni na wybrzeżu do 25 na południowym zachodzie i w centrum. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z zachodnich kierunków. Niewielki spadek ciśnienia na barometrach 1016 hektopaskali. A teraz prognoza pogody na kolejne dni. W niedzielę w południowych i południowo-wschodnich regionach zachmurzenie małe. Nad pozostałym obszarem umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 20 stopni na wybrzeżu do 26 w południowo-zachodnich regionach. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z zachodnich kierunków. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na Pomorzu, Podlasiu, Mazurach i na Dolnym Śląsku przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie i w centrum. Z zachodnich kierunków będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr.